ramach walki z Alzheimerem. Staram się zanotować sobie rzeczywistość z dzisiejszego popołudnia, ponieważ oczywiście telewizja mi poda mnóstwo prawdziwych informacji, które mówią, że jutro będzie pochmurno, deszczowo, będą burze, huragany oraz deszcze i wiatry. No i teraz właśnie o to chodzi, żeby zapamiętać, że pogoda jest bardzo lokalna i dlatego bardzo trudno ją przewidzieć, bo w jednym miejscu może padać deszcz, a tuż obok może świecić słońce i jak gdyby trudno jest zapowiedzieć pogodę dla każdego piksela mapy. To się jak gdyby nie daje zrobić, bo jak gdyby nie można mieć pomiaru temperatury ciśnienia i opadów na kliknięcie. Klikniesz i w tym momencie ktoś dostaje SMS-a, że ma sprawdzić jaka jest pogoda i wysłać ci z powrotem. No takiej rzeczy się nie daje zrobić. Sztaby ludzi musiałyby pracować tylko przy prognozie pogody, a jakby no kto by miał za to płacić? Ci, którzy płacą abonament telewizyjny, no chyba te 86 ludzi, którzy mają wszystkie finanse całej ziemi, mogą zdecydować, ile dodatkowej waluty produkuje się na całej globalnie na całej ziemi. Ile papierowych dóbr przeliczalnych na złoto, którego jest ograniczona ilość. Także żeby zapamiętać tą pogodę dzisiejszego wieczoru, bo jutro pewnie też wieczorem będzie tak ładnie, tak ciepło i tak słonecznie, no to nic, tylko sobie to sfilmować wieczorem, a rano, kiedy będą chmury i pochmurna pogoda, no to patrzeć w ekran i oglądać, czytując datę z ekranu, żeby pamiętać, jaka jest data, bo to też jest trudno zapamiętać. Dzisiaj jest 10 czy 9, nie wiem. Nie przeczytam teraz, dopiero zobaczę na filmie, w komputerze. W każdym razie, a widzę, oczywiście przyszło dzień za późno i jak gdyby będzie odebrane 2 dni później. I miejmy nadzieję, że poczta nie odeśle natychmiast, a wiza przeterminowanego o 2 dni, tylko będzie wysyłać ponowne awizy, więc w związku z tym jest szansa, że jutro też się jeszcze uda odebrać przesyłki. Taki poślizg czasowy jest rzeczą dobrą. Powoduje wiele nerwów i wiele niezrozumień. Natomiast jest rzeczą niezbędną i konieczną, żeby wszystko dotarło we właściwe miejsce, o właściwym czasie, dla właściwej funkcji. Nie ma sensu informować o czymś, co rodzi tylko problemy, ale jest sens informowania o czymś, o czym należy poinformować i w związku z tym trzeba zapewnić, żeby informacja dotarła do adresata, tak, adresata, to jest nadawca i adresat. W związku z tym nadawca, adresat odbierze jutro informację od nadawcy. A teraz popatrzymy sobie w chmurki przez window, czyli przez okno. Nie będę podnosił kamery, bo zaraz mi przyciemni. Bardzo jest czuła na światło. Tego światła jest ciągle za dużo. Ja widzę piękne niebo niebieskie z białymi chmurami, ale na filmie pewnie nie ma, nie widać niebieskiego nieba ani białych chmur, tylko całe niebo jest zalane białą światłością i nie ma żadnych szczegółów. Nie wiem, jak
mógłbym spróbować pochylić kamerę, ale nie mam żadnej gwarancji, że cokolwiek się z tego uda wycisnąć. No bo co, będę filmował ścianę pod oknem, tylko może na górze trochę będzie widać, jeżeli jest wystarczająco szeroki kąt obiektywu. Szeroki kąt obiektywu to jest podstawa, żeby coś się udało chwycić. I taka ręczna regulacja oświetlenia, która jak gdyby automatyczna, to ona może być, może się starać, ale różnych okolicznościach, które są, nie są szczególne, tylko są takie typowe i bardzo zwyczajne i zawsze się przydarzają. Taki tryb przez okno, czyli z domu na zewnątrz, czyli ani w domu, nie w pomieszczeniu, ani nie na zewnątrz, tylko z pomieszczenia na zewnątrz. Taki tryb do filmowania przez okno. No to trzeba by sobie jakoś inaczej poustawiać te wszystkie parametry. A żeby je ustawiać ręcznie, no to ta klawiatura na kamerze byłaby ogromna i skomplikowana i bardzo trudna do obsługi, więc też nie można o tym za bardzo marzyć. Ale jeszcze się daje wycisnąć. Z tą przestrzenią dyskową, na której się znajdują filmy i różne nagrania, która nie jest zoptymalizowana, ponieważ wiele nagrań jest powielonych, czy wiele razy zdjęcie jakieś wgrywa się na przestrzeń dyskową w wielu kopiach, na przykład identycznych, albo modyfikowanych, w związku z tym, że mogą być różnej wielkości przycięte, różnej rozdzielczości, albo niezmodyfikowanych, wtedy to nie jest modyfikowane. Takie dublowanie tych niezmodyfikowanych zdjęć, to jest taka redundancja, to się nazywa. I ta redundancja, no jak gdyby można się starać ją eliminować. Natomiast no, w skali całego globu, całej przestrzeni dyskowej, no to takie super roboty mogłyby starać się te same fragmenty dysku identyczne, jak gdyby sprowadzać do właśnie do czego? Do jakiejś jednostki, obiektu, który jest jakoś adresowany i w związku z tym ten adres pewnie zajęłby tyle przestrzeni. Nie zajęłby tyle przestrzeni, bo jak gdyby adres jest dużo krótszy od przesyłki, czyli od zdjęcia na przykład, czy od innego obiektu, filmu, czy jakiegokolwiek innego, bo te wszystkie rzeczy można, jak gdyby zbudowane, można pozamieniać na adres jakiegoś jednego elementu, który tak naprawdę istnieje gdzieś, ma online jakąś rozdzielczość albo dokładność, albo inną cechę, taką zmienną. Ale kotka już nie chce, żebym dłużej mówił, więc w związku z tym już wyłączę.